Dobry pressing polonistów, piłka przejęta na 30 metrze od bramki. Bruno, czy zdecyduje się na strzał? Próba zagrania do boku. Jeszcze Tomasz Brzyski, bardzo dobra piłka. Jest Czani, nie ma spalonego. 1-0, 15 minuta, Polonia prowadzi. Robert Jerzy. Słowak strzela pierwszą bramkę w tym roku kalendarzowym, w 2012 roku. I teraz coś dla statystyków, jest to bramka numer 300 w tym sezonie Ekstraklasy. Bardzo dobre zagranie Tomka Brzyskiego, tak naprawdę niekonwencjonalnie lewą nogą zagrał piłkę do Czaniego. Czani w tym momencie chciał, chyba wydaje mi się, uderzać. Teraz widzimy, jak Tomek tak niekonwencjonalnie zewnętrzną częścią stopy do Czaniego. Myślisz, że chciał tak? Myślę, że tak. Tutaj wydaje mi się, że Czani chciał tą piłkę uderzyć, nie zagrywać do Jerza. Nie uderzył jej czysto. Ona spadła do... Trafiła chyba go jeszcze w rękę, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy... Wydaje mi się, że to nie można tutaj mówić, że Czani zagrał ręką. Absolutnie tutaj nie ma mowy o żadnym rzucie wolnym dla UKS-u. Prawidłowo zdobyta bramka. Robert Jerzy od 15 minuty. Polonia prowadzi 1-0, a więc idealnie ułożył.